nie będziecie musieli sami tak czy tam. Artur Rokicki, Stal Jasień, futbolowo.pl. Z nami jest trener Stali Jasień, Sylwester Buczyński. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie trenerze, no, gramy dzisiaj o nietypowej porze, o 11.30. No i wychodzi na to, że Państwo zawodnicy, czy grają o 13, czy o 14, no, nie ma to żadnego wpływu. My jesteśmy przygotowani na mecz w każdym czasie, o każdej porze. I skład, którym dysponujemy, bez względu na to, czy ktoś jest, czy ktoś nie jest, to reprezentuje ten sam poziom. Mecz dzisiejszy, mecz tej kolejki został przeniesiony w inny dzień. Nam to nie przeszkadza. Troszeczkę wiemy tylko, że nie wszyscy kibice mogli przybyć, bo szykowali się na sobotę, ale myślę, że to będzie temat na inną rozmowę. A jak oceniłby Pan ten dzisiejszy mecz? No 10-0 do przodu. Tak, 10-0 i myślę, że to najmniejszy wymiar kary, natomiast też widzimy, jaki jest przeciwnik. Przeciwnik to byli zawodnicy bardzo młodzi. Ja jestem za takim pomysłem, żeby tacy młodzi zawodnicy mieli pełne granie, mieli zespół rezerw, bo na pewno więcej się ograją niż kilka minut w pierwszym zespole. No natomiast no taka jest cena, takie frycowe trzeba zapłacić. Tym bardziej, że nasz zespół wiemy, że umiejętnościami odbiega od zespołów B-klasowych. Do wyjściowego składu w dzisiejszym meczu powrócił Bartłomiej Toczaniuk i to chyba brakowało go w tym ostatnim meczu z Faksem Bieniów, no bo zagrał naprawdę fenomenalne zawody, hat-trick w 27 minut. Oczywiście ten mecz z Faksem wygraliśmy, ale co Dwight to Dwight jednak. Nie, ja bym tutaj nie chciał tak wyolbrzamiać, czy Bartek, czy nie Bartek, czy Wojtek, czy Łukasz Marczak. Każdy wykonuje swoje zadania, natomiast na pewno był to przeciwnik inaczej grający niż Faks Bieniów, to raz. A po drugie, no Bartek wyszedł troszkę świeży, ponieważ miał kontuzję kolana, miał kontuzję przywodziciela i dostał 2 tygodnie odpoczynku. A takie 2 tygodnie przy tak ambitnym zawodniku to jest dużo, bo on nabrał chęci do gry, chciał biegać, asystował, strzelał. Także uważam, że każdy zawodnik powinien w tym momencie podejść do takiego meczu, tak jak akurat Bartek Toczaniuk. A panie trenerze, zapytam o kontuzjowanych zawodników, no bo nadal kontuzjowany jest Wojciech Bartosik, Krystian Abramczyk i Dariusz Silczak oraz Michał Maślenik. Czy jest szansa, że wrócą już na przykład na najbliższy mecz z Zielonymi Draszków? No widzimy, jaką kadrą dysponujemy. Warunek jest jeden, muszą być zdrowi. Nie chcę, żeby moi zawodnicy, choć wiem, że wszyscy są ambitni, doprowadzali do tego, że ta kontuzja się nie leczy, wręcz przeciwnie, się powiększa i ktoś taki z taką niedoleczoną kontuzją zagra fantastyczne 65 minut, ale później znowu będzie 2 tygodnie odpoczywał. Po to planowaliśmy budowę takiego zespołu i trzeba powiedzieć, że dzisiaj weszli młodzi chłopcy i z powodzeniem sobie poradzili przy doświadczonych. Warunek jeden prosty, no trzeba być zdrowy, żeby grać, bo to zdrowie jest najważniejsze w tym momencie. No przed nami mecz z Zielonymi Drożków. Czy trener jakoś by chciał zaprosić kibiców na to spotkanie? Oczywiście, nie tylko na mecz z Zielonymi Drożków. Zapraszam na wszystkie mecze naszego zespołu. Ja mam nadzieję, że my jako zespół spełniamy jakieś Państwa oczekiwania, że pokazujemy inną klasę, nową jakość zespołu. Przypominam tylko wszystkim, że jest to zespół Stali Jasień, bez względu na to, jakie nazwiska w tym zespole grają. I serdecznie zapraszam Państwa, ponieważ my oczekujemy od Państwa dopingu i ci chłopcy grają dla kibiców Stali Jasień. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.